W pewnym momencie na etapie przygotowań do matury z języka polskiego, miałem taki ciekawy moment, gdzie zorientowałem się, że nie przeczytałem żadnej y, takiej dużej, obszernej lektury. Żadnych chłopów potopu, Krzyżaków, y, no lalki, tylko tak omawiałem, coś tam podczytywałem, ale nie ogarniałem żadnej z tych lektur. Wyobraźmy sobie tę sytuację, jest około miesiąca i co zrobić? Co przeczytać? Jak priorytetyzować? No, to jest realny dylemat. To znaczy, mamy mało czasu, przedmiotów jest pewnie dużo i w ogóle rzeczy do nauki jest dużo, no ale lektury wypada znać. No i jaka jest najlepsza, żeby ją poznać, jeśli to jest wybór jedna, ale nie druga? No, moja odpowiedź była żadna i nie przeczytałem żadnej z tych najważniejszych lektur i zaraz przed maturą czytałem sobie te rzeczy, które najbardziej mi się podobały w całej podstawie programowej i w sumie bardzo dobrze wspominam akurat przygotowania z języka polskiego. Ja akurat, może dlatego, że miałem trochę taki mood, a na pewno dlatego, że bardzo lubię tę literaturę, czytałem sobie opowiadania na przykład Gruzińskiego, Ręka w ogniu, czyli takie o cierpieniu, Albo, proszę Państwa, do gazu o matko. Ja akurat po prostu lubię literaturę czasów okupacji i to zawsze mnie fascynowało i po prostu interesowało, więc to sobie czytałem. Czytałem też księcia zaraz przed maturą. I naprawdę jedyne przygotowania, które miło wspominam, to jest właśnie, to są właśnie przygotowania z języka polskiego. I zachęcam cię do tego, żeby zamiast na ostatnią chwilę zmuszać się do tego, żeby oglądać lalkę, czy oglądać. No. Żeby przeczytać lalkę czy krzyżaków, skupić się na tym, co sprawia ci przyjemność, bo jeśli na siłę wciśniesz w siebie lekturę, którą myślisz, że musisz znać, znaczy faktycznie powinieneś ją znać, czy nawet musisz ją znać, ale jeśli wciśniesz ją sobie na siłę zaraz przed maturą, to może się okazać, że na nic ci się ona nie przyda. W sensie na pewno na nic ci się ona nie przyda na maturze i tak będziesz odwoływać się do tego co lubisz do tego co gdzieś tam w miarę rozumiesz i co rezonuje z tobą na jakimś poziomie w sensie nie musisz mieć swojego ulubionego tomiku poezji który po prostu rozkminiasz ze znajomymi albo kontemplujesz go w drodze do sklepu ale na pewno jest coś co jakby rozumiesz lepiej niż inne rzeczy i po co chcesz sięgnąć albo z przypadkiem przeczytałeś albo przeczytałaś bo nie wiem twój wujek ci to polecił w pustyni w puszczy nie wiem scenariusz do Johna Wicka. Świadomość tego, co dane dzieło chce Ci przekazać i takie, no właśnie mówienie tego, o czym jest dane dzieło. A jak wciśniesz coś w siebie na siłę, to i tak nie będziesz wiedzieć o czym jest. To jest pierwsza rzecz, która wyparuje z ciebie na maturze. To znaczy cała ta wiedza, która została w ciebie wciśnięta na siłę i gdzieś tam podświadomie nie zgadzałeś czy nie zgadzałaś się na to, żeby ktoś ci tę wiedzę wciskał, co nie? No bo to nie są narzędzia, z którymi możesz na przykład argumentować w rozprawce. To jest coś, co ci tylko będzie przeszkadzać i tak zostanie z tobą tylko to, co jest ci bliskie i co lubisz. Także bardzo polecam tę metodę. No i polecam potraktowanie tych ostatnich dni czy godzin czy Minut czy sekund, żeby otoczyć się takimi dziełami kultury, które są gdzieś tam ci bliskie i które lubisz, są spoko, albo przynajmniej jakby rozkminiasz albo chcesz rozkminiać. Możliwe, że takim eksperymentem myślowym osiągniesz to, co ja, to znaczy yy, sprawisz, że przynajmniej jeden z przedmiotów naturalnych będzie dla ciebie potencjalnie nieokropny w tym zdecydowanie okropnym czasie. Trzymaj się, pozdrawiam Cię i yy, cześć.